Mam wszystkim z tej strony Cwaniak, dzisiaj kolejny odcinek z gry Asgard Story, w którym będziemy dążyć do pokonania trzeciego bossa. Nie wiem, czy to w tym odcinku się zamieści, w kolejnym. Jednakże na pewno będziemy prnąć do przodu z naszymi nowymi przedmiotami oraz ulepszeniami skillów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działo i też zobaczymy, czy ilość przeciwników, którzy będą robić coś innego niż po prostu atakować, czy na przykład zatruwać, coś w tym stylu, nie zostanie zwiększona na tyle, że będę musiał na przykład płakać. Ale wiecie, że ja lubię się denerwować, że lubię płakać. Może niekoniecznie jest do tego dobra godzina, bo jest za 15 północ i jednak ludzie normalnie pracują, a nie tak jak ja bawię się na YouTubie. Więc może niekoniecznie wszystkich powinien budzić, ale pobawmy się w naszą przygodę i onward, continue adventure. Midgard, czy to jest Miogard był? Teraz nawet nie wiem, czy był Miogard, czy Midgard. A niezłe lądowanie, no oczywiście Midgard, okej, to był Midgard. To co to jest? Jakaś roślinka, czy coś w tym stylu? Czy to nas zaatakuje? Okej, czyli to będzie rozwalało truciznę dookoła. Czyli co, zgadujesz, że będę musiał zrobić coś teraz. Aha, to będzie na zmianę, to jak na zmianę się rozrzuca, że raz, jak się nazywa, raz atakuje na boki i do góry, a raz atakuje na skosy. Dość ciekawe, dość ciekawe. Czy co wy tu robicie, czemu niszczycie nasze krzaczki? No bo, cóż, opowiem ci stary tyle. Niszczę wasze krzaczki, ponieważ, no, atakują. Zdecydowanie mnie atakują, więc no, nie mogę sobie po prostu pozwolić na to, aby mnie tutaj zniszczyły. Pamiętajmy, że zwiększyłem sobie zasięg, no zaraz. Co to ma znaczyć? Silencują nas. To jest w sumie ciekawe. To jest w sumie ciekawe, że mogą nam wyłączyć używanie skilli. Czyli mamy tak, mamy już trujące ziomki. Mamy już chyba ziomki, które biją troszkę więcej, albo może podpalają. Mamy ziomków, którzy leczą. No zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Może tego podpalania to nawet niekoniecznie, bo nie widzieliśmy ani razu, żebym był, znaczy nie widziałem ani razu, żebym był podpalony. Więc może tutaj troszkę przesadzam, ale na pewno są leczące, zatruwające, no i teraz też wyciszające możliwość używania naszych skilli. Trzeba będzie to uważać. Jezus Maria, ale walka. Jeden dożyje, drugi dożyje cały czas i nie mogą się załatwić. Teraz tak, tutaj, a jeszcze jednego mi wysyłacie. Idź do niego. Idź do niego i mu pomóc. Pomóż. Teraz tu. Lecimy do ognistego typa. No to ci chwilę z... Aha, to mruga po prostu. Myślałem, że to jest na zasadzie, że mogę w odpowiednim momencie kliknąć, kiedy się użyje. Aha, czy żeby mój telefon zaczął brzęczeć? Nie. Myślałem, żeby mój telefon zaczął brzęczeć, dlatego spadł z miejsca swojego. Ale na szczęście jest bezpieczny. Okej, ile tych ziomków na początku nowy przeciwnik. Tego jeszcze nie grali. Okej, w końcu się ustawił nam tutaj nasz kochany Edward. To jest jak lodowy ogr, który nie da się, tego się nie da przepchnąć, to mogą być ogniste w sumie ziomki, bo wiemy, że są, jak to się nazywa, o, trucizna, goddammit, że są w tych achievementach walki z ognistymi. Czemu niektóre są zielone, a niektóre są... A, bo on się teraz zatruł. No to szczerze mówiąc, ja nie muszę nie podchodzić. Nie muszę nic w żaden sposób podchodzić, więc terminate all pozorne sprawy within the time limit. Okej, no to trzeba teraz się skupić w takim razie. Damage oraz attack speed. Ty możesz podejść w sumie do tego. Go. To jest strzała szybko. Jeden krzak jest rozwalony. Drugi krzak jest rozwalony. Teraz tego zniszczmy. Zniszczony jeden krzak, zniszczony drugi krzak, mamy jeszcze 2 minuty, więc spokojnie sobie poradzimy. Patrzę, czy nie umiera nam tutaj czarowniczka. Ale na szczęście ją sobie po prostu obronimy. Tutaj oczywiście walczymy z jednym ogrem. Nasz łucznik bije tam w krzak. Tyk. O, krzak nie dostał niestety, został przepchnięty. Teraz tak, tym trzeba pomóc, bo to jest ta trucizna, którą w sumie teraz zaczynam dopiero zauważyć, że zaczyna się być problematyczna. Okej, tutaj wir. Super. Teraz tak, tutaj tego krzaka niech nawala cały czas. Wydaje mi się, że księżniczka tutaj będzie w stanie to wszystko wyleczyć na spokojnie. Strzała. Niech tego Ice Ogra po prostu zniszczy. Okej, Ice Ogre zniszczony. Teraz tutaj ta dwójka. Będę mógł zrobić zaraz skilla, więc ciach. Zniszczony. Łucznik. Miałeś bić w krzaka. Cały czas krzaka bij. Mamy tylko minutę jeszcze. W sumie niech ona też tam pójdzie. Z tym, niech cała tam ekipa pójdzie. To mi się wydaje, że... God damn it. To miałeś pójść.
ciach. To jest szybko strzała. Dobrze. W to atakuj. W to atakuj cały czas. Tarcza. Bo potrzebujemy, żeby tutaj przeżyli. Teraz tak, Ice Ogre zginął. Mamy zrobić przez to Giant Annihilator. Teraz tak, niech ten sobie po prostu pójdzie tutaj. Teraz ten niech użyje strzały. Super. I dostaną ostatni krzak. Przez to chyba zrobi się misję, nie będą się z nim walczyć. Dokładnie, a nie, muszę z nim walczyć. Chciałem powiedzieć dokładnie, bo nie zniknął ten pasek. Ale to było tylko to nie było to, co mi się wydawało, że będzie. Okej, okay, zrobimy sobie właśnie tutaj dużą ilość banerów nowych. Co mnie w sumie cieszy. Teraz tak, ty w to, ty w to, ty w to. Ty w to, ty w to, ty w to. To będzie trucizna, to był wybuch. On nawet potraktowany został czymś gorszym niż trucizna, ale na szczęście mamy naszą piękną magiczkę. To, o, nie są zatrute? What? Co to ma znaczyć? Te nie są jeszcze zagrożone. Czy będę miał ich tutaj bronić? We must protect them before they are infected. Idą farmerzy. Save at least 3 flowers. Okej, okay. Przynajmniej 3 flowery. Pyk. Nice. Niech się troszeczkę bliżej podstawi, co? Tu bym go chciał, gdzieś. Tego niż. Mam nadzieję, że tu nam nikt nie podejdzie, bo chcę się ustawić tym więcej o tu. I żeby po prostu właśnie ci farmerzy nie mogli podejść tam z tyłu, bo jeżeli podejdą z tyłu, no to troszeczkę przypał. Teraz tutaj strzała. Pyk. Tutaj nie chcę. Princeska, mogłabyś podejść gdzieś tu. O, dziękuję. O, już ładuje się. Aha, czyli oni się tylko ładują, okej, czyli. Pyk. Przerwane w ostatniej chwili. Na szczęście. Czy zrobiłem damage? Tak, zwiększymy sobie damage, teraz zwiększymy sobie. A nie, nie zdążyłem w końcu go zwiększyć. Zwiększymy sobie damage i atak speed teraz szybko. Musimy utrzymać się 1,5 minuty przy tym. Atakuj też coś, a nie. Patrzył się na niego i tyle. O, ty. Nasza healerko, ty tam się utrzymaj z tyłu. Pyk. Ładnie go tutaj utrzymał, teraz tego utrzymaj. No i w ogóle ignorują, oni próbują w ogóle na siłę przejść te, po prostu jak najdalej do tych kwiatków i tyle, mają wszystko w nosie. Okej, okay, tarcza, ponieważ idzie ten, to jest chyba, nazywam go Fire Ogre, ale nie wiem, czy to w ogóle jest Fire Ogre. Bo może to nie być totalnie nikt z nich. O Jezus, ale ładnie tutaj użycie strzały w nic. Pyk. Trzeba szybko moje uderzenie, żeby oczywiście mieć taką wymianę, bo on pewnie też zasłużyje czegoś. Tego muszę strzelać. Pyk. Okej, okay, odbity. Teraz tego. Chowajcie, atak speed. Musimy zwiększyć sobie atak speed. Ten niestety nawala. O Jezu Maria, ale beznadziejnie użyty skill w nic. Po prostu zawaliłem się i mówię, o, wzmocnię sobie coś, ale zapomniałem, że to właśnie po prostu uderzenie. Teraz tak, niech to sobie podejdzie do przodu troszeczkę. Niech to jej próbuje podtrzymać na sobie. Ten niego nic nie będzie robił. Idzie Ice Ogre, ale to najpierw się skupi na farmerze. Okej, okay, princeska musi sobie tutaj wrócić. To jest nasza healerka. Pyk. Idą od tyłu. Nie, to jest coś, co nie, chciałem uniknąć totalnie. Okej, okay, tarcza szybko. Żeby nie dał zbyt wiele damage'u. Pyk. Użyta pięknie strzała. Ten pewnie zaraz nie chciał się wycofać i użyć na nas szarży. Trzeba być ubezpieczonym, żeby szybko go zniszczyć. Pyk. To po prostu na pewno tego nie zrobił. Teraz tego farmera. Go farmera. Farmer uratowany. Teraz tego. Leczenie. Nie wiem w sumie po co zrobię to leczenie, ale po prostu wyleczmy. Teraz tu jest strzała. O, nie mogę, bo jest silence. Ale uratowaliśmy wszystko. Teraz trzeba tylko tych zniszczyć. Co nie powinno być żadnym większym problemem. Teraz szybko attack speed, zwiększamy wszystkim. Strzała. Ice Ogre. Może będę jeszcze manę na to, żeby zrobić sobie więcej damage'u w niego. Chociaż nie będzie trzeba, to już jest pewne, że nie będzie trzeba zrobić. Więc sobie tylko wysyłam typa na tego niebieskiego. I kończymy ten level z uratowanymi 9 krzaczkami. Mam nadzieję, że teraz za każdy ten krzaczek zostanie jakiś item.
Jak powinno być, że im więcej obroniłem, tym więcej dostanę. Dwa listki zdobyłem. Powiedzmy, cieszy mnie to. Ale oczekiwam, że będzie troszeczkę tego więcej, chociaż to mogą być bonusowe dwa listki. Dokładnie, mamy 5 listków do rozdania. I kolejny, jeszcze kolejny banner. Gdyż to był banner za zrobienie za obronienie 9 tych. Za obronienie 9 roślinek. Coś w tym stylu, albo przed 7. Czy tam 6 przynajmniej. Okej, okay, Dev 3 to jest coś, co mieliśmy. Tego nie chcę. I zobaczcie, widzicie? Fire, Ice of Fire Ogre, okej, okay, czyli jeszcze tych fire nie było, przepraszam. 25% szansy na usunięcie złego statusu. To jest coś fajnego niby, ale nie chcę mieć tylko tego na... To mi się bardziej przyda, wydaje mi się. Ewentualnie to nawet bym wolał, że zrobić, że 10 ataku i 10 kryta. W sumie to jest Ginter. Wolałbym chyba, żeby wolniej atakował i miał więc... No, zrobimy sobie, żeby ten Ginter był troszeczkę mocniejszy, ponieważ widzieliście, to było z bossem poprzednim. On miał naprawdę problem, żeby go atakować, więc wydaje mi się, że to będzie bardziej opłacalne. Chyba. Jak są itemy? Dalej tego nie rozumiem. Dalej tego nie rozumiem zbytnio, jak to działa. Fair Nectar. A, to jest to, co bym nie chciał. Wydaje mi się, wiecie co, że pozbieram teraz pieniądze, szczerze mówiąc. Że to zbieram teraz pieniądze i dopiero wtedy coś sobie, zaczniemy sobie kupować. Ogólnie jak to wygląda na więcej? Chapter 6 jest, czy... Ojej, kumary. Wydaje mi się, że może być chapter 7, 8 i to jest koniec, że nie będzie jakby zjeżdżenia w dół. To to wie. Jednakże radzimy sobie onward, bo nie będziemy się, musimy teraz przetestować oczywiście nasze... A poczekajcie, poczekajcie. Chciałem powiedzieć, że możemy już polecieć. A właśnie, a skille. Czemu miałbym skill nie wzmocnić? Mam 5 listków, czyli możemy zrobić sobie po pierwsze... U niego chciałbym zrobić sobie, żeby to było dłużej, zdecydowanie. W sumie może być mocniejsze jeszcze, skoro straciłem atak speeda u Edwarda, to może to się przydać. Więcej many w sumie niech będzie, u niej niech będzie więcej many i lepsza regeneracja i u niego też niech będzie więcej many i lepsza regeneracja. Nie chcę na razie zrobić sobie większy zasięg jeszcze, bo takie ustawienie mi się na razie wydaje najbardziej opłacalne. A jak co, jeżeli potem pojawią się jakieś fajne nowe rzeczy po odblokowaniu kolejnego levelu, to będę mógł sobie spokojnie w to zainwestować. Search for Loki, czyli to jest osobnik, który miał tego swojego zwierzaka. Zobaczymy, czy go gdzieś tutaj będzie miał. Może będzie miał go od razu. Okej, okay. Chciałem powiedzieć, że może będzie miał od razu, ale go nie mamy na pewno. Co już mnie w sumie cieszy. Okej, okay, unik. Zaczęło się troszkę powoli lagować gra. Co jest denerwujące, bo nienawidzę. Wiecie o tym, że nienawidzę po prostu, jak się zaczyna lagować gierka. Ale no niestety tak musi być. A nie zrestuję nagle w trakcie gry, bo straciłbym progres. Zobaczcie, atakujesz tam. Czemu animacja nie pokazywało, że atakuje, ale atakował? To mnie dziwi. Okej, okay, muszę pomóc mojej. Ogniste boty, nie, znaczy te, gnomy. Pyk. Okej, okay, piękny damage, ale czemu bym chciał zmniejszyć grafikę, żeby to lepiej zadziałało? Nie. Tak, ciąg dalszy, nie widzę, że zbytnio wielkiej różnicy, szczerze mówiąc. Ta gra już po prostu chyba zaczęła się po prostu lagować dla zasady i nic nie poradzimy. Tego niszczymy też szybko. Tu jeżdżymy szybko obrotu w sumie nawet. Bum. Podajemy do naszego łucznika, ten łucznik tutaj atakuje. Ciach. No ma ten damage zdecydowanie większy. Ma zdecydowanie większy damage, a ja zwiększam grafikę, ponieważ to nie dało nam nic. Nic nam nie dało, więc musimy się z tym przeboleć. Dawajcie, niszczycie ich tutaj. Te Ice Ogre cały czas istnieją, muszę tutaj szybko robić ten obrót. Bang. Teraz łucznik. Bang. Super. Tak, jak wygląda nasze życie? Tam jesteśmy bezpieczni tutaj w sumie cały czas. Większy attack speed. Niech będzie. Okej, okay, jest szarża. Teraz niech tamten podbiegnie do nich. Tarcza. To co mnie tarcza chce zrobić? Bo nasze życie tu jest w złym stanie, więc jak co, to ona to wyleczy. Bum. Anti-range, pięknie, zrobiłem jakiś achievement, ciekawe co to będzie. Okej, okay, wszyscy żyją. Będą jakieś skrzynki? Uwaga. Jeszcze nie ma skrzynek. To musi być Fire Ogre. Nie wierzę, że to nie jest Fire Ogre. Ciach. Okej, okay, dwójka dostała. To jest szybko obrót. Bo to będzie rush. Tutaj się ustawimy. Teraz zbieramy chyba manę na to, żeby mieć większy damage, szczerze mówiąc. To mi się wydaje, że to będzie najbardziej opłacalne. Edward bije w trzech naraz chyba. Nie, w dwóch niestety, w dwóch. Strzała. Tak, niestety w dwóch biją. Ale może nas poprzestawiają tak, że będzie dobrze.
Okej, okay, lecz. Jak to wstaniesz, musisz leczyć. Bo zaczęło się robić już nieciekawie. Wyleczenie. No, ono mało leczy z tego. Trzeba byłoby to chyba wzmocnić, ale wolę tą tarczę mieć. Zdecydowanie. O, zrobił szarże. Kolejny robi szarże. Teraz przynajmniej jeden z nich powinien dostać. Okej, jeden z nich dostał. Teraz ten robi tutaj obrót. Ciach. I są pokonani. Teraz szybko potrzebuję skrzynki. Okej, tu. Zaznaczaj szybko. Szybko. Okej, dobrze wyszło. To co było z trucizną atakowałem na dystans, to co było z leczeniem atakowałem na tak jak powinienem. Okej, tu i tu. Muszę ustawić mniej więcej razem. Ciach. Niech ten tego zaatakuje, bo to jest ten denerwujący, rzucający z leczeniem. Ciach, obrót. Nice. Teraz mogę sobie zrobić większy damage. Uuu, wybuchowy się pojawił. Robi się wybuchowy, więc teraz sobie szybko tarczę, bo to jest denerwujące. Wydaje mi się też, że może to atakować parę celów naraz. Tamten se leży po prostu, uznał, że... A, teraz se poleżymy, ale dostał szybko te strzały. Tamten zniszczony. Teraz tak, tutaj podejdźmy, bo widzę tam... O, nawet mnie w sumie podrzucił, jak tak patrzę. Ej, wracaj. Teraz tutaj szybko obrót. Bo tam był ten wybuchowy, którym trzeba było się zająć. Ach, jakby ten wybuchowy dostał, byłoby dobrze. Nasza księżniczka tutaj się dobrze w sumie radzi, jak teraz patrzę. Ona strasznie dużo teraz wytrzymuje, co mnie cieszy. No dawaj, tego wybuchowego, żeby już nikt nam nie odskakiwał, jak to zostanie z wybuchu. Tutaj na manę sobie po prostu poczekamy. Teraz szybko do tego biegnij, żeby pomóc naszej czarowniczce. Super. Ustawić się wszyscy w jednym miejscu. Tu. Okej, jedna fala poszła. Druga fala poszła, teraz szybko tak. Attack speed. Tarcza. Damage. Pyk. Ole, zaczęło się tutaj łupanie w ich całą ekipkę. Jakbym jeszcze miał many na obrót, to już w ogóle byłoby pięknie, ale nie potrzebuję raczej tego. Ej, łucznik, Vigo. A nie, dostałeś buffy i teraz to patrzcie po prostu jak pajac jakiś. Ustawić wszyscy na środku. Okej, okay, to. To masz walnąć po prostu, a nie go leczyć teraz. Okej, okay, super. Wszyscy fulla, mamy. Co za lalka? Po prostu laleczka, no na pewno niepodejrzane, prawda? Blokuje nas? O co chodzi? Wygląda, by ta lalka była żywa. Zmienił się we mnie. Zawsze takie porównania robię znaczy porównuję sobie coś takiego z Ditto z Pokémonów. O, wow, dobry strzał. Nie ustawiłem się na linii strzału i uznałem, że to będzie dobry moment. Skontrowałem jego Earthquake'a! Bomby wtedy rzucił tym. Okej, teraz się zmieni w kogo? Co ty robisz? Czemu zacząłeś nas unikać? Okej, czyli na razie mogę tylko łucznikiem go atakować, niech będzie. Mieliście się raz łucznika. Okej. I see. On ma jeszcze te specjalne skille, których ja nie mam, tak mi się wydaje, że to mógłby być tutaj Earthquake, który mógłby ten strzał, znaczy ten atak strzałami z góry. Czy teraz się w czarodziejkę zmienisz, to nie miałoby sensu. To nie miałoby najmniejszego sensu. Więc się zastanów. Trafi? Czy nie? Trafił, pięknie. Co, teraz się wyleczysz? Wskrzesiłeś. Bum. Bij tam. Tylko musicie podejść zdecydowanie. Znowu lalka zniknęła, ona się teraz... What? Teraz któraś... Ona nie powinna wszystko wybuchną, prawda? Na szczęście nic nam się nie stało, to jest teraz znowu ona. Okej, trzeba się ruszyć. Byłby puf, który by nas nie cieszył. Słuchajcie, tu się ustawię. Bum. Piękne odepchnięcie. Teraz z nią znowu atakuj. Ciach z obrotu wy.
Ona nie jest zbyt ciężki, to nie jest zbyt ciężki boss, jak mi się przynajmniej wydaje. Albo może ja dobrze to rozgrywam, ale wątpię. Coś ona ładuje. 780 życiem. O kurcze, jak mi zadała damage'u, ile ona sobie wyleczyła. Okej, okay, attack speed. Musimy ze sobą jego zrobić. Znowu warrior. Strzała, żeby earthquake'a powstrzymać. Szybko atak speedem go tutaj pokonamy. Obrót. Bum. Wydaje mi się, że będzie jego ostatnia forma, że już nie ma szans, żeby zrobić coś innego. Dokładnie. Dol dostał. I kim był ten Dol? Czy to był finał? Nie, to nie może być finał, bo to byłoby zbyt proste. Potem Loki'ego jeszcze nie było. Chyba, że to był Loki. Znaczy, level wygrany, ale... Okej. Fajny bossik, łatwy, więc mi to nie przeszkadza. Ale złocie krzecina. Okej, mamy X-Smash, mamy Arrow Rain i mamy ten coś jeszcze. Twin Slayer, który nam da. Co on da? Ten banner mnie zdecydowanie interesuje. Twin Slayer. Ten jest. A tu jest. 5 krytyka, 5 uniku. Ale to jest doppelganger. To był ostatni z bossów, który jest w achievementach. Czyli wydaje mi się, że w następnej przygodzie będzie finał. Takie przeczucie. Masz jeszcze tutaj itemy, czy są jakieś ciekawe. Prevent water from silence. Nie dziękuję. To jest ten zamiast stana. Te itemy troszeczkę, szczerze mówiąc, mnie... no nie będę oszukiwał, zawiodły. Są takie dość słabe. Ten to chcę kupić sobie w sumie. Więc to i to. Atak 10, atak speed? What? Nie, tutaj patrzę. Musimy z tego zrobić. 5 ataku stracić. 2 ataku stracę. Mhm, to zrobimy. Günther. To zamiast tego. Zamiast pointering. Znaczy, tego 2 ataku, ale to wydaje mi się, że jest opłacalne. Potem mamy level, czyli zobaczymy, co tutaj będzie ogólnie. Po pierwsze, to jest zwiększenie HP regeneration. Zwiększenie maksymalnego HP. To samo i to samo. Zdecydowanie polecę w HP regeneration u łucznika. Co jest w ogóle dalej? Po prostu mocniejsze, tak. U łucznika oraz u warriora. Ona będzie się sama leczyć, tak mi się wydaje. Teraz tak, ten item został zmieniony. Więc teraz mogę wejść do sklepu. Sprzedać to. To też w sumie. To mnie korci. Tylko co bym mógł wtedy zdjąć u niego? W sumie to. Regenerację życia. Teraz dostałem regenerację życia 25%. Więc jeżeli bym to zdjął, to wydaje mi się, że bym miał. I miałbym wtedy full kryta. A to mógł sprzedać za 1250. I raczej tego nie użyję, ponieważ będę próbował walczyć na zasadzie unikać, bo to jest stracone, jak się użyje. Czyli raz mogę tego użyć, jeżeli raz mnie wyjdzie próba, to po prostu tracę item, więc nieopłacalne to jest. To i kupujemy to. Za 5500. Teraz idziemy do Günthera i zakładamy mu to zamiast regeneracji. Teraz mogę pójść do sklepu i po prostu to sprzedać. I na tym zakończymy ten odcinek. Mam dziwne przeczucie, że to może być finałowy odcinek. Jutro, w sensie. Bo pokonaliśmy wszystkich bossów i teraz mamy tylko clear all chapter, coś w tym, czyli możemy mieć jeszcze jeden lub dwa chaptery. Ja ze sobą muszę tak zrestować gierkę, więc to jest po prostu na mnie idealny moment, żeby to zrestować. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie łapę w górę, subskrypcja, komentarz. Jeżeli jesteście w stanie wesprzeć, wesprzyjcie i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo! No drugs, I'm turning to an asshole.